who knocks. Siemanko wariaty, słuchajcie. Dzisiaj lecimy do Geiranger. Widoczki. Przestawię samochód może. Jak widzicie, czekamy właśnie na prom. Lecimy do miasteczka, gdzie studiowałem. Pokażę wam trochę, jak to tam wygląda. Zapraszam. Właśnie jesteśmy na promie, lecimy do Geiranger. Pokazać i wam, i Oli, rodzicom, jak Norwegia może wyglądać, kiedy ma do zaoferowania wszystko to, co najlepsze, czyli góry, wodę i piękną pogodę. Słuchajcie, jak jechaliśmy w ogóle, wyjeżdżamy z tunelu, patrzę, a klosz z żarówką chce się odłączyć od wycieczki. Widocznie ostatnio, jak wymieniałem żarówkę w kierunkowskazie, to musiałem ją jakoś beznadziejnie dokręcić. No i co? Z Oli tatą mieliśmy bardzo wąski zakres narzędzi, ale w schowku znalazłem na szczęście, no nie wiem jak to się nazywa, plastelinę? To co się używa na kartkach zamiast kleju. No powiedzmy plastelinę. No i na plastelinę przykleiliśmy. Mam nadzieję, że się nie odklei. Zobaczymy. Tymczasem lecimy dalej do Geiranger. Stanęliśmy tutaj popatrzeć na ładne widoczki i kwitnącą wodę we fiordach. Ładnie. Kameruje! Jak widzicie, zimę można doświadczyć również w środku lata. Jesteśmy już prawie na Dalsnibie. Zostało nam dosłownie 10 km. I będziemy w pięknym miejscu widokowym. No to ja. Maneczko, zostawcie łapkę i suwa. Ale czasu. To. Oh my god, jakie to jest fajne. Skąd? Daj mi. Bardzo dobra. Słodka, orzeźwiająca. Jak widzicie, może zapierać dech w piersiach. Ja już tutaj byłem kilka lat temu, ale miałem takiego niefarta, że było widać tylko mgłę. I nie było tego tutaj oto pięknego tarasu widokowego. Nie, 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 nie
sobie. Czysto, 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 czysto. Jest zdecydowanie za wcześnie, 8:46. Ola poszła z kotkiem do weterynarza zrobić szczepienie po 4 tygodniach od ostatniego. A ja czekam. Incepcja. Jest za wcześnie. To już? No. Dawaj Ola, to już się kameruje. Dotknąłem. O, kolejna. Tylko to jest, tą będzie ciężej. No, trzeba zakasać rękawa. Mama.